drugi od gimnazjum teraz, tak po 3 latach przerwy. Dla orkiestry gram po raz 4. Pierwszy. Gram dla orkiestry po raz 1. Po raz 3. Po raz w zasadzie drugi. Pierwszy raz byłem w szkole podstawowej. Jestem po raz 4 wolontariuszem, wcześniej w liceum, po długiej przerwie, teraz jestem po raz pierwszy, tak. Kiedyś raz tylko w Holandii pomagaliśmy, po prostu tam jedna osoba zorganizowała puszkę i mieliśmy taką okazję, a w Polsce udało mi się po raz pierwszy, także jestem szczęśliwy. Ja gram z orkiestrą po raz 3. Gram z orkiestrą już drugi raz. Po raz 3. Czyli po raz pierwszy oficjalnie jestem z praktyką, a tak dochodzę co rok od wieżyka podstawowej. 15 rok. Mniej więcej od 11 lat. Popada już 10 lat. Albo zbierałam do puszek, albo udzielałam się po prostu społecznie. Można powiedzieć, że od początku. Co tu kiedy pomagamy? To będzie długo. Muszę się zastanowić. Bo młody jest. A ty stary. A od 5 lat? 5. 8 lat temu, coś koło tego. Praktycznie od samego początku, odkąd pamiętam, że orkiestra jest, nie? Wydaje mi się, że zaczęliśmy grać 15 lat temu. Także gdzieś będzie z 16-17 lat. To jest fajnie pomagać innym ludziom i ogólnie taka przyjemność płynąca z tego wszystkiego. Bo nie wiadomo, czy my nie będziemy kiedyś potrzebować pomocy, a zbieramy przecież na godną opiekę dla seniorów. Skorzystałem, może nie ja, ale dziecko moje skorzystało z tej pomocy. W szpitalu widziałem ogrom tych wszystkich masz, no wtedy jakby cały sens się wyświetla dopiero, nie? To jest świetna inicjatywa. Myślę, że to dobry sposób dla pomagania dla ludzi. Uważam, że to jest słuszny cel i warto to wspierać. Chyba będę to wspierała do końca świata i będzie dłużej. Ze względu na to, że też moim dzieciom pomaga. Bo lubię pomagać ludziom. Lubicie pomagać? Tak. Tak naprawdę lubię pomagać dla ludzi, dla wszystkich. Bo lubię pomagać. Wiem, że te pieniądze się bardzo przydadzą. Dlatego, że uważam, że to ma sens i dlatego, że warto to robić, granie na pochybę o tym złu i tym wszystkim malkontentom, którzy twierdzą, że to nie ma sensu. Kiedyś to robiłam dla idei własnej, tak? Nosiłam glany, byłam tak zwanym azotem wykluczonym przez gdzieś tam jakąś społeczność. Od 3 lat robię to dlatego, ponieważ moje dziecko urodziło się jako wcześniak, korzystało ze sprzętów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i do końca życia będę grała z Owsiakiem i jeden dzień dłużej. Kurde, to jest fajny temat. Wiesz, możesz zagrać, nie bierz pieniędzy za to, przyjeżdżasz, grasz. Ktoś na tym korzysta. Fajna sprawa pomagać. Każdy się czuje potem taki lepszy, nie? Uważam, że jest to piękna akcja i trzeba wspierać takie sytuacje. Nie ma nic wspanialszego niż dzięki ludziom dobrej woli zbierać pieniążki i pomagać ludziom, którzy tego potrzebują.